Cześć, cześć, tu Konrad Derlatka. Dzisiaj chciałem Wam pokazać takie nietypowe zagadnienie, dokładnie jak nie wykonywać izolacji poziomej, czyli styropianu pod ogrzewanie podłogowe. Pokażę Wam generalnie źle wykonaną tą izolację poziomą, termiczną. Dlaczego źle? Bo nie da się w ten sposób, na tak przygotowanej podłożu nie da się przygotować ogrzewania podłogowego. Za chwilę będę prezentował po prostu, gdzie są błędy i co wykonawca musi poprawić, bo tak naprawdę gdyby tutaj przyjdzie nam tylko folia do podłogówki i to jest, można powiedzieć, największy problem, bo gdyby przyszła jeszcze mata 3 cm, to powiedzmy, że przy drobnych poprawkach dałoby się to zrobić, ale w przypadku, gdy tu przychodzi tylko folia, wrócę jeszcze, mata 3 cm, czyli styropian 3 cm z naniesioną folią, to powiedzmy, że tutaj byłoby jeszcze ok. Ale jeżeli przychodzi sama folia, no to pokażę zaraz, w czym jest problem, gdzie jest problem i że tak naprawdę no, wykonawca musi to poprawić, bo inaczej no, będzie problem. Więc zapraszam Cię do obejrzenia tego materiału. OK, jesteśmy w salonie i to, co chciałem pokazać. Popatrzcie, popatrz tutaj, jak to wygląda. To wszystko się rusza, tak? To nie może być przygotowane. Nie może być tak, że ja ruszam tutaj nogą, przesuwam i to wszystko pracuje. Przy tego typu wykonaniu, przy tego typu izolacji, to musi być zrobione wszystko na szczelnie. Te płyty nie mają prawa się ruszać, bo ja co przechodzę, co przejdę nogą, to wszędzie, o popatrz, wszędzie powstają dziury. To później będą raz mostki termiczne, dwa, to wszystko będzie podnosiło później, rury będą podnosić te styropiany i tak naprawdę no na tym się, powiem szczerze, no nie da tego ułożyć. Tutaj w tych pomieszczeniach jest to troszeczkę lepiej, bo faktycznie tutaj próbuję to przesuwać i to się nie dzieje. Są minimalne szpary, no powiedzmy, że to jest jeszcze do ogarnięcia, ale to musi być zastabilizowana ta podłoga. Ona musi być zrobiona w taki sposób, żeby to wszystko nie pływało, nie chodziło w prawo i w lewo, a niestety w tej chwili dzieje się to, że no po prostu jest jak jest. No i nawet takie rzeczy, gdzie no to po prostu chodzi. To nie może być w przypadku, gdy mamy w takim wariancie to wykonane, więc no tak jak tu widzimy, to po prostu wszystko pracuje. To musi być bardziej szczelnie zrobione, tak żeby czy przyklejone pianą, czy doklejone, uszczelnione pianą. No na tą chwilę powiem szczerze, że nie widzę tego, żeby tutaj układać ogrzewanie podłogowe. No przyjedzie wykonawca, no będziemy go prosić o poprawienie tego, więc no tak jakby chociaż tutaj widać wypełnili to styropianem w kulkach, zapewne to zmieszane jest z jakimś betonem, czy może z jakąś zaprawą specjalnie do tego, no ale na tym też no tutaj no układanie podłogówki gdzieś no graniczy z cudem, no chociażby kolejne rzeczy takie jak to, no to wszystko pracuje, to wszystko jak widzisz lata, wychodzi styropiany, o ja to mogę wszystko podnieść, rura będzie to wszystko podnosić, więc dlatego też nie, no będziemy tutaj prosić wykonawcę o poprawienie tego. Jest kilka pomieszczeń, które powiedzmy nie mamy jakichś tam większych zastrzeżeń, wystarczyłoby może troszeczkę piany dołożyć w narożnikach i byłoby ok, ale generalnie tego jest za dużo, więc jeżeli ktoś wykonuje u Ciebie taką izolację poziomą, to zwróć uwagę i zobacz, jak to jest tu wykonane i że no po prostu takie rzeczy trzeba poprawić. Tak samo tutaj są no dziury, które trzeba moim zdaniem wypełnić pianą, bo piana zastabilizuje to wszystko i nie będzie powodowało, że cała podłoga będzie pracować. Tutaj sobie jeszcze zobaczymy. No tu będzie zabudowa, to nie ma problemu, no ale tutaj też cała podłoga pracuje. Całe styropiany. O, tu będzie, myślę, widać. Ja to przesuwam i to po prostu nogą przesuwam i to cały czas pracuje. O,
To nie ma prawa tak pracować. To powinno być wszystko popianowane, zrobione tak jak trzeba, a nie w ten sposób. Ok, jestem z powrotem. No tak jak widzisz, starałem się tutaj pokazać problem, jaki tutaj występuje. Tutaj nie sprawdzam poziomów, bo to też nie jest moja kompetencja, żeby sprawdzić, czy jest poziom tu wszędzie tego styropianu, czy to będzie wylewką trochę wyrównywane. To powiedzmy, że to zostawiam również wykonawcy, ale ta pracująca cała podłoga, to jak to wygląda, no tak po prostu nie może być. To po prostu musi być poprawione. Da się to poprawić, da się to zrobić tak, żeby było lepiej, aczkolwiek no, trzeba tutaj zaprosić wykonawcę i no, żeby zrobił po prostu poprawki. Więc my będziemy mieli zapewne chwilę przerwy, chyba żeby poprawię to od ręki, ale wygląda na to, że no niestety, ale te poprawki zajmą no, przynajmniej jeden dzień moim zdaniem, bo to po prostu wykonawca nie do końca się przyłożył do wykonania tego. I tak jak tu wcześniej wspomniałem, gdyby tu jeszcze przyszła mata 3-centymetrowa do ogrzewania podłogowego, to można by było na to przymknąć oko i tak jak mówię, gdzieś uzupełnić trochę te większe luki pianą, to by było ok. Ale z racji tego, że tu przychodzi folia, tylko i wyłącznie folia do ogrzewania podłogowego, tak więc no, nie mamy tu możliwości wykonania i możliwości jeszcze naprawienia tego w jakiś inny sposób, dlatego po prostu pamiętaj o tym, że jeżeli wykonujesz takie ogrzewanie, to my rekomendujemy zawsze takie rozwiązanie, żeby zastosować jednak styropian 3-centymetrowy. A jeżeli styropian 3-centymetrowy, oczywiście do ogrzewania podłogowego z naniesioną folią już aluminiową, folią do ogrzewania podłogowego na ten styropian. A jeżeli nie, to ten styropian, który tutaj widzisz, tak jak tą warstwę, ona musi być ułożona na szczelnie. Ona nie ma prawa się przesuwać, ona nie ma prawa pracować. To musi być warstwa wykonana w taki sposób, że jest równa powierzchnia, nic nie pracuje, nic nie wystaje. Jak się chodzi, to też to, że tak powiem, nie pracuje w prawo ani w lewo, bo to jest po prostu błędem. To później będzie pękać, ta posadzka będzie pękać, bo po prostu cała podłoga będzie pracować, więc zobaczymy, co powie wykonawca, jak przyjedzie, ale mam nadzieję, że to szybko poprawią, bo tak jak wcześniej powiedziałem, da się to zrobić, da się to poprawić, tylko no trzeba, że tak powiem, poświęcić na to trochę czasu. Dzięki za dzisiaj, dzięki za uwagę i co? No zapraszam do następnego odcinka, do następnego filmu, a na tę chwilę po prostu co? Pamiętaj o subskrypcji kanału, pamiętaj o łapka w górę i o komentarzach i do zobaczenia. Hej!